No ceremonia była świetna, bo była krótka, zwarta, bardzo pięknie przygotowany ta notka o mnie przez dziewczynę z Rzeszowskiego Radia. Naprawdę to wspaniała dziennikarka jest i bardzo zna się na rzeczy. No bomba. No i jak mówię, dumny jestem. Kiedy rozmawiałem z Witoldem Rekiem, pańskim wieloletnim współpracownikiem też z Rzeszowa, prosząc go o wspomnienia waszej współpracy, mówił, że miejsce, w którym pan się urodził i to, skąd pochodzi pana rodzina, miało wpływ i ma wpływ na to, jakim jest pan człowiekiem, jakim jest pan artystą, bez względu na to, że mieszkał pan tu tylko 6 lat. Jak to działa? Co panu dał Rzeszów? Nie wiem tego, ale wiem, że tak jest, że to, co mówił Rubinstein, na który zwróciłem uwagę już dawniej, nie kojarząc tego jeszcze z moją sytuacją, że on się czuje całe życie, że się czuł łodzianinem, mimo że z Łodzi wyjechał jeszcze wcześniej, miał jakieś 3-4 lata, już jeździł do Berlina na lekcje i właśnie tam coraz częściej przebywał. Że coś chyba w tym jest, że to są dwa aspekty, pierwszy biologiczny, drugi jak gdyby jakiś taki wewnętrzny, duchowy, sentymentalny, ale biologiczny myślę, że coś musi być w tym, że tam, gdzie człowiek po raz pierwszy otwiera oczy, to czuje różnicę i czuje, wie, od razu instynktownie notuje to miejsce i to miejsce dla niego będzie zawsze znaczyło coś wyjątkowego, że to się stąd bierze, że wbrew pozorom mamy nasz instrument poznawczy, jest niewiarygodnie dokładny. Ja jeżdżąc przez całe życie wiem, że każde miasto ma swoją niepowtarzalną atmosferę. To jest bardzo delikatne i trudne do wychwycenia niuans, ale wiem, że wszystko, mi się wydaje, że to jest związane ze światłem i chyba też z powietrzem, to znaczy jaki typ jest, ale mi się wydaje, że najbardziej światło, że wbrew pozorom my potrafimy instynktownie, to jest na poziomie intuicji, odróżnić różnicę między oświetleniem, a każde oświetlenie jest inne. I człowiek to, które pierwsze zobaczy, jest to jego oświetlenie. On jest przypisany jak gdyby do tej ziemi i chyba to jest właśnie, to się nazywa, mi się wydaje, że to jest silniejsze niż patriotyzm. A czy to, że z Witoldem Rekiem pochodziliście z jednego miasta, też miało wpływ na waszą dobrą współpracę? Ponieważ to jeden z ważniejszych pańskich partnerów muzycznych, blisko 10-letnia współpraca. Wiele lat żeśmy z panem, wie pan, mi się wydaje, że to tego nie mogę powiedzieć. Mi się wydaje, że po prostu Witold dobrze grał, dlatego graliśmy z sobą. Bo ja potrzebuję tylko dobrych muzyków, bardzo na to zwracam uwagę i właściwie to jest jedna z ważniejszych rzeczy. To jest częścią mojego procesu kompozycji, dobór muzyków.